Ciągle pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju przełożyła się na stale pogłębiający się kryzys ekonomiczny. Ten zaś doprowadził do pierwszych strajków. Latem 1980 roku pierwszy strajk wybuchł w wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku, a po nim fala strajków rozprzestrzeniła się na całą Lubelszczyznę. W efekcie niej stanęło w sumie ponad 150 zakładów. W sierpniu 1980 roku strajki objęły wybrzeże. Bezpośrednią ich przyczyną było zwolnienie z pracy w Stoczni Gdańskiej na 5 miesięcy przed emeryturą Anny Walentynowicz, działaczki nielegalnych Wolnych Związków Zawodowych. Strajk w Stoczni Gdańskiej wybuchł 14 sierpnia 1980 roku, a na jego czele stanął inny wyrzucony z pracy działacz Wolnych Związków Zawodowych, Lech Wałęsa. Protestujący żądali podwyższenia płac. Upamiętnienia poległych w grudniu 1970 roku oraz przywrócenia do pracy Walentynowicz i Wałęsy. Stoczniowcy zdecydowali się na strajk okupacyjny, czyli pozostali na terenie zakładu, uniemożliwiając jego jakąkolwiek pracę. Wkrótce strajk poparły inne zakłady trójmiasta. Strajkujący utworzyli międzyzakładowy komitet strajkowy, który zajął się koordynowaniem całego strajku. Na jego czele stanął Lech Wałęsa. 17 sierpnia MKS opublikował listę 21 postulatów strajkujących, a wśród nich były m.in. żądania poprawy sytuacji ekonomicznej, utworzenia niezależnych od władz wolnych związków zawodowych. W ślad za wybrzeżem ogień strajku ogarnął cały kraj. Władze nie zdecydowały się na użycie siły. O mediację poproszono kardynała Wyszyńskiego. Jej efektem było podpisanie pomiędzy strajkującymi a władzą 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku tak zwanych porozumień sierpniowych. W ich efekcie przyjęto postulaty protestujących. Fakt ten doprowadził do zmiany władzy. Edward Gierek ustąpił ze stanowiska pierwszego sekretarza PZPR, a jego miejsce zajął Stanisław Kania. Na mocy porozumień sierpniowych 17 września 1980 roku w Gdańsku delegaci zakładów z całego kraju powołali do istnienia niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Wkrótce zapisało się do niego 10 milionów osób, przez co stał się organizacją większą niż PZPR, która w szczytowym momencie liczyła niewiele ponad 3 miliony członków. Był to olbrzymi sukces opozycji antykomunistycznej. Rozpoczął się okres w dziejach PRL określany mianem Karnawału Solidarności. Złagodzeniu uległa cenzura i restrykcje władz. Swobodnie działała Solidarność, pojawiały się w legalnym obiegu wydawnictwa do tej pory działające w konspiracji. W Gdańsku wzniesiono pomnik ku czci poległych stoczniowców, a w Poznaniu pomnik poświęcony ofiarom czerwca 1956 roku. Jesienią 1981 roku odbył się pierwszy zjazd delegatów NSZZ Solidarność. Uchwalono program polityczny związku, w którym domagano się reform oraz demokratyzacji państwa. Przewodniczącym związku został Lech Wałęsa. Tymczasem władza od września 1980 roku rozpoczęła przygotowania do siłowej rozprawy z opozycją. Wzmocnieniu ulegały sowieckie oddziały stacjonujące w Polsce, a w pobliżu polskiej granicy realizowano manewry. Jednak Breżniew stwierdził, że polscy komuniści powinni rozprawić się z opozycją samodzielnie.